Jeszcze moment. I gonitwa się rozpoczęła. Troszkę nierówno na czele. Złoty opal. Idzie przy kanacie. Koło niego galopuje Aevio. I teraz Aevio wyszedł na front. Koło niego kontrująca Emea. No i tam na trzeciego też pcha się Abacus. I ta trójka razem. No i na razie nie ma jakiegoś wyraźnego prowadzenia któregoś z koni. Emea, Abacus teraz ta para na zewnątrz galopuje Emea tu przy kanacie, Aevio tuż za nimi, bardzo blisko Beirut. Tempo nie jest za szybkie, wszystkie konie razem. Kanat ma złoty opal. Na ostatnim miejscu z problemami w tej chwili Penang, przed nim galopuje Escala. To jest jakieś 1000 metrów do celownika. Grupa szeroko. Niektóre konie tu na trzeciego, na czwartego. Aevio, Abacus. Poprawia teraz Emea. Złoty opal jest czwarty. Teraz troszkę traci Etna, która spada na dalsze miejsce, a próbuje poprawić Beirut. Ostatnie miejsce zajmuje Escala, ale wszystko dość blisko siebie. Gonitwa rozstrzygnie się dopiero na finiszowych metrach. I Aevio przy kanacie poprawił znacznie. Ściga go złoty opal. Teraz złoty opal troszkę wyłamał, ale idzie za rywalem polem siwa Emea. No i trzy siwe konie walczą o wygraną, przynajmniej jak na razie. 350 metrów do celownika. Aevio polem Emea. Między nimi jeszcze złoty opal. Tutaj się szykują do finiszu jeszcze Beirut i Penang. Emea i złoty opal, Aevio, przepraszam, złoty opal pierwszy polem Etna i w celowniku złoty opal, Aevio, Etna, Emea i pozostałe.